Siema, hejo, dzisiaj szukamy fury. Właśnie coś znaleźliśmy, zaraz idę wam pokazać. Nie popsuj fury, Daniel! Normalnie, w cztery koła. Guma odeszła z listki. I co, Oskar, znalazłeś furkę dla mnie? Mam coś dobrego, nie? Zobacz. Kurde. Ale zobacz, to jest niespodzianka. O, mam akcesoryjny wlew paliwa. To ile masz kasy? Trochę szkoda by było go rozjebać. Chcesz kask? Nie. Takie coś byśmy kupili, byś mógł podpinać. Rozrzutnik gnoju. Nie no, ale mega furkę mam, ty. Szczerze mi, co teraz robisz? Słuchaj, no Daniel, szukamy bryki, znaleźliśmy przyczepę do gnojownika. O, choinki zapachowe ma. Ty się nie chcesz dołożyć. Sobie poradzisz? Ja nie mogę, jaka przyroda. On się wbił. Siema, Radek. Siema. Siema. Break Racing Słońsk. Dokładnie. Stuba out. I to jest dla nas sprzęt, słuchajcie. Peugeot w dieslu. 2.0 HDI. 2.0 HDI. 150 koni nam zrobili. Takie cuda. Kurwa. Bokiem poleciał. Widzieliście to? I jeszcze zaparkowany. Masz zabawkę. Mam zabawkę. Ty, będę musiał ją schować na noc, żeby nikt nie opierdzielił mi tego. Nie, co? Się rozsypuje, ale tak to ci powiem, lata, nie? Lata? Patrz, kołpak zgubiłem. Kołpak zgubiony. No i słuchajcie, z Radkiem będziemy mieli stałą współpracę. Będą wlatywać do nas takie rodzynki super. Poprzerabiane, nie? Też, no. Poprzerabiane. Też będziemy przerabiać. No i co będziemy potem z tymi autami robić, jak je rozwalimy, Radek? Kasacja. Kasacja. Ty, no fajnie, jeszcze w życiu nie miałem Peugeota. Ty, to 230 lata? No. O kur... Ma moc, 150 koni, ty. No. Ale... Zabawy jest. Chcemy tam wjechać. No dawaj. Dawaj. No dawaj. Chcesz kask? Nie chcę. Nie chcesz? Ja pierdziela. Ty, bo mi furtka... Nie no, wjedzie, nie no, wjedzie. Wjedzie tam. Jest, jest. O kurwa! Patrz, zobacz, to wszystko mówię! Nie no, ale mega furkę mam, ty! No. To wszystko wjedzie! Dokładnie. A tam jest bagno, wiesz o tym? No widziałem właśnie. I to wyszło z bagna? Jak widać, na seryjnych oponach. Na seryjnych oponach, jeny. Zaraz ekipa przyjedzie, wiesz co, oni będą w szoku, jak zobaczą, co ja mam, nie? To dobrze. No. Tylko, żeby chłopaki kaski ubrali, no, wiesz? No, i pasy. Poduszki to ma, nie? Ma. Ma poduszki. No, i to chyba. Kurde. Tylko, żeby mi nie za bardzo tej furki nie zniszczyli. Możesz robić, co chcesz. Dobra. Koła się o pół wyrywają, też wciągniemy na lawetę. Dobra. Nawet jak tam w pole? No pewnie. Siema, Daniel, słuchaj. Siema. Siema, ty, furkę mam. Jaką furkę? No, Peugeota, ty, przerobionego na 150 koni, ty. To już mamy pierwszą ofiarę. Daniel przyjedzie zobaczyć naszą brykę. Naszego Peugeota. A może ja obczaję? W sumie mógłbym coś tego chociaż zobaczyć, jak to się odpala. Tą furę moją. Ty no, wygodna jest. O, choinki zapachowe ma. Czekaj, sprzęgło. O, i odpala. Paliwa trzeba nalać, ty. Daniel. Na rezerwie. Furka. Czekaj, a gdzie tu wsteczny jest, ty? O, tu jest chyba wsteczny, dobra. Jest. Furka. No ciekawe, czy podjazd. Zjazd to pewnie zrobi, ale... Ale ty, naprawdę ty to ma kopa. Muszę uważać, żeby nikogo nie puknąć z tyłu. Łodźcie, panie. Spróbuję zjazdu. Podjazd zostawiam Danielowi. Ale to naprawdę ty, to ma kopa.
jak to zrobi zjazd. Dobrze zrobi. Czyli wjazd też zrobi. O, gołębia bym przejechał. O, furka. Oskar, rezerwa się już pali. Dobra, czekam na Daniela. Nie no, fajnie ty, no ma to grzmota. Mógłbym się ścigać z tym Mercedesem Daniela. Kluczyki, patrzcie, można sobie zostawić. Mega. O, Holender, tu mi listwa trochę. Guma odeszła z listwy. Kołpak zgubiony. Same straty jak na razie. Kurde. Jak się otwiera w Peugeotie, tego to nikt nie wie. O, mam akcesoryjny wlew paliwa. Siema Daniel, chodź, zobaczysz furę. Ale nie, no nie będziemy jeździć bez ciebie. Jak? Chodź, tylko ci pokażę furę. Chodź do mnie, zobaczysz. Ten twój Mercedes, to powiem ci, no słaby jest. Sobie poradzisz? Ja nie mogę, jaka przyroda. Jak ci się widzi? Co za demon. Diesel. Chodź, zobaczymy, jak on jedzie. Tu chodź. Dobra, tu chodź tędy. Patrz, nawet steki ma. Chyba nam nie popsuje fury, co? Nie popsuj fury! O, szyby działają! Nie popsuj fury, Daniel! Da się? No da się, no. A ja nie wiem, no wypróbuj. 160 koni ma. Co ty go? No. Co to jest za się? No, widzisz. Chodzę, bo to 160 koni ma. No, tam po jarka. Chodź tu. Wiedziałem, że to zrobi. Widziałeś? Tylko żeby nie wywalił w mur, wiesz? Tak. Zobacz, to jest bryka enduro. Widziałeś? No. Co to jest? No taka bryka, no nikt takiej nie ma. Co to jest za hałas? To jest diesla, silnik. Tak hałasuje. I to jest hałas słonie, tak? Tak. I do słonia podobny, no. Ten jak zarył. Będzie paliwo lał. Jak fura chodzi, nie? O, słoń. Znowu. To nie diesel, to jednak słoń. No, do słonia podobny. No mówiłem ci, że fura. To już nie jeździ moją furą. Starczy, Daniel. A wiesz, że poleciałeś na boczne? Co? No jak tu nawrotkę robiłeś? No powiem, do góry się podniósł. No bez kitu, no. Nie możliwe. Panie? Byś chciał takiego? Patrz, ty zobacz, co robi. Co on chce się tu? Ścianę wbić? Zrób podjazd. Można, patrz, bez lewara możemy koła ściągać. Chodź, poczekaj, się cofniemy, bo... Wygląda, jakby się wbił w ten. Patrz, tak mi zaparkował. Ty, dzięki, nie? To tak specjalnie zrobię. Więcej ale... samochodów ci się zmieści. Ale więcej samochodów. Jesteś pyda, nie jednak. Ja wiedziałem, że jesteś pyda, o cię choroba. Leon, widziałeś, co to tam zrobił? No. Zaparkowany, dobrze stoi. Może tak być? Nie, tak. A ty zrobiłeś, a ty zrobiłeś. Ty zrobiłem? On się wbił.
Poczekaj. Kurde, Daniel zaparkował. A czemu ty nie kamerujesz tą kamerą? Ciebie na kamerę. Ale co mnie zrobiłeś? No robiłeś mnie cały czas tą kamerą, ale w jakim celu? W jakim celu ty mnie nagrywałeś teraz? Co robisz? No słuchajcie, no ja postaram też się pod tą górkę podjechać. Jak on wyląduje to... O! Ale walnął, co? Mega, nie? To wiesz, że on hamulców nie ma? Ma! Ale on nie wie, jak to będzie. To jest ważne. Zobaczyć. No, powiedz, jak Jarek jechał. Czy jak Jarek jechał? Dobrze jechałem? Szybko. Szybko? Szybciej niż Tofa? Tak. No to widzisz, jestem lepszy. Słabo ci to wyszło. Ty kiedy teledysk nagrywamy kolejny? Jutro. Jeszcze taki pojazd. Co? No to jedź tym. A ja już mam inny. To jest już nasz. Nara, trzymajcie się. Co? Dobra. To czym się? Dobra. Do następnego. Do jajka? To już umyję ręce. Umyję. A już nigdy nie dotykaj kładów. Już nie będę dotykał kładów. Słyszysz? Mam nie dotykać kładów. Ty jesteś model. Kładów nie dotykaj. A i kłada też umyję, to będę mógł go dotykać. Umyję go jutro. Nara. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.